O ile, jeżeli chodzi o dolara, to jak najbardziej ta korekta siły, którą ostatnio obserwowaliśmy, jest prawdopodobna. O tyle wydaje mi się, że w stosunku do złotego sytuacja jest dość specyficzna. To nasze lokalne wydarzenia, którymi będziemy mieli do czynienia w ciągu najbliższych 2 tygodni, bardziej ustawią to, co będzie się działo na polskim złotym. I tutaj pierwszym tym wydarzeniem jest oczywiście jutrzejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej, gdzie oczekuje się na tym etapie, tak oficjalny konsensus zakłada 25 punktów bazowych obniżki stóp procentowych, przy czym coraz częściej słyszy się o bardzo dużym rozjeździe prognoz ekonomistów. Niektórzy zakładają 50 punktów bazowych, niektórzy 75 nawet obniżki. I ja szczerze mówiąc, im bardziej obserwuję sondaże wyborcze, tym bardziej skłaniałbym się do tego, że Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz bardzo mocno zaskoczy i nawet do 75 punktów bazowych obniżki wykona już teraz przed wyborami, żeby zyskać głos swoich wyborców, jeżeli chodzi o partię rządzącą. No i wydaje się też, że to, co wydarzy się w czasie wyborów, czyli scenariusz, która partia będzie rządziła, może bardzo mocno determinować dalszy kierunek dla złotego. Czyli jeżeli okazałoby się, że z jakiegoś powodu nie mamy rozstrzygniętych wyborów i będzie konieczne powtórzenie tych wyborów w marcu, to prawdopodobnie czeka nas festiwal obietnic wyborczych i dalszego utrzymywania niskich cen paliw na stacjach, być może kolejnych obniżek stóp procentowych po już i tak dość dużych ruchach, co w połączeniu właśnie z tą obniżką, którą prawdopodobnie zobaczymy jutro, może się przekładać na taką długoterminową, dłuższą słabość złotego, spowodowaną chociażby tym, że inwestorzy zagraniczni będą chcieli się wycofywać co najmniej na chwilę z naszego kraju i przeczekać ten bardzo trudny i trochę niezrozumiały okres.